To są rozmowy nieoczywiste, a gościem jest zawodnik Legii Warszawa i młodzieżowy reprezentant Polski, świeżo upieczony finalista Mistrzostw Europy, Mateusz Wieteska. Dzień dobry, Mateusz. Skoro to są rozmowy nieoczywiste, to zapytam na dzień dobry, czy może myślałeś kiedyś, żeby wystartować w Milionerach? No nie, nigdy mi coś takiego nie przeszło przez myśl. A pytam dlatego, że w quizach jesteś mocny, jak dowiedzieliśmy się po ostatnim zgrupowaniu, czy po ostatnim dwóch meczu z Portugalią. No tak, mieliśmy quiz o wiedzę o Portugalczykach, ale też były pytania związane z naszą kadrą. Jedno pytanie było, kto jest królem strzelców, kto tam najwięcej asyst, kto wykonał na najszybszą prędkość przez te wszystkie mecze eliminacyjne. No, okazało się, że spojrzenie w materiał nie poszło na marne i udało mi się razem z Kamilem Grabarą wygrać ten quiz. Ale powiedz, masz takie szczególne predyspozycje pamięciowe? Ja jestem bardziej osobą, która musi poczytać. Nie jestem wzrokowcem i muszę po prostu czytać. Ze słuchu trochę jest gorzej. I kiedy zobaczę, kiedy przeczytam różne informacje, po prostu to zostaje mi w głowie i mogę to później przełożyć na coś innego. Rozumiem, z czytaniem gry też nie było najgorzej, jeśli chodzi o ten dwumecz z Portugalią, bo mimo nieudanego pierwszego spotkania odnieśliście sukces bez precedensu. Awans do finałów Mistrzostw Europy to jest wielka sprawa. No tak, jest wielka sprawa. My też się z tego ogromnie cieszymy. Nawet po pierwszym meczu, gdzie wynik nie był dla nas zadowalający, my w grupie czuliśmy dobrą atmosferę i taką pewność siebie, że jadąc tam do Portugalii nie jesteśmy na straconej pozycji i myślę, że było to widać od pierwszej minuty, jak zaczęliśmy mecz rewanżowy. Mówisz, że byliście pewni siebie czy pełni nadziei po pierwszym spotkaniu, ale to było trudne, bo podobnie jak Duńczycy mieli lepszych piłkarzy, tak i Portugalczycy mieli jeszcze lepszych piłkarzy niż Polacy, natomiast zarówno jedna, jak i druga nacja miała gorszy zespół. Jak to się robi? No tak, no Portugalczycy, jak i Duńczycy mieli, no są indywidualnie lepiej wyszkoleni niż my, tak, ale no wiedzieliśmy to też przed meczem, mieliśmy ich dobrze przeanalizowanych, wiedzieliśmy, jakie są ich słabe strony i myślę, że nasze zaangażowanie, nasza wiara w zwycięstwo i oddanie serducha na boisku, myślę, że to było kluczowe dla naszej drużyny i może w pierwszej połowie pierwszego meczu tego nie było widać, ale może trochę za dużo respektu daliśmy Portugalczykom, ale od drugiej połowy pierwszego meczu myślę, że to wyglądało na niezłym poziomie i tak naprawdę przestaliśmy ich się bać i starać się grać swoją piłkę i spróbować awansować i to się nam udało. A co było bardziej takie istotne dla tego wyniku? To, że tworzycie zgraną pakę nie tylko na boisku, ale i poza nim? Czy też tytaniczna praca nad taktyką? Bo do każdego meczu, czy to z Duńczykami, czy z Portugalczykami, byliście naprawdę znakomicie przygotowani pod względem strategii. Myślę, że trzeba wziąć pod uwagę te dwa aspekty, bo wiadomo, jak przyjeżdżam na zgrupowania, to jest mało czasu na przygotowanie do meczu, bo to jest raptem 3-4 treningi i od razu musimy grać mecz. I myślę, że tu też ogromna zasługa jest dla naszego sztabu, bo dobrze nas przygotowywali do tych wszystkich meczów taktycznie. Mieliśmy dużo odpraw, dużo trenowaliśmy na boisku zachowań właśnie taktycznych, jak mamy się poruszać. I myślę, że te dwa aspekty, jak też, że jesteśmy fajną drużyną, która w krótkim czasie potrafiła się tak zjednoczyć, myślę, że te dwa aspekty były bardzo ważne. Mhm. Był czas, żeby trochę potańcować po tym zwycięstwie nad Portugalią? No, awansowaliśmy do Mistrzostw Europy po bardzo długim czasie. Po co najmniej 24 latach. Po co najmniej 24 latach i myślę, że To, co tam się działo, niech zostanie między nami, ale na pewno bawiliśmy się i cieszyliśmy się z awansu. Czyli rozumiem, kierownik był przygotowany, szampany strzeliły po awansie. Szampany strzeliły, my też przed meczem mówiliśmy, żeby było wszystko przygotowane, bo przed meczem wiedzieliśmy, że może tak być. No. Potem było losowanie już po świętowaniu. Włosi, Hiszpanie, Belgowie. Można było trafić trudniej? Ja myślę, że do której grupy byśmy nie trafili, to i tak
te mecze, ten każdy mecz byłby na, stał na wysokim poziomie, nasz przeciwnik by stał na wysokim poziomie i z każdym rywalem byśmy mieli bardzo ciężko. Nie ma tutaj na Mistrzostwach Europy słabych drużyn i wydaje mi się, że trafiliśmy bardzo mocną grupę, ale fajnie będzie się zmierzyć z takimi zawodnikami z innych narodowości, którzy grają już na wysokim, o wiele większym poziomie niż my i będziemy chcieli po prostu się im przeciwstawić. Do tej pory i wy, czyli zawodnicy z tej kadry młodzieżowej, i trener Michniewicz, powtarzaliście, że obowiązuje taktyka małych kroków. Że oczywiście każdy ma świadomość, że te rozgrywki gdzieś prowadzą również do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, ale to jest zbyt daleka, odległa perspektywa. Czy teraz ta perspektywa dalej jest zbyt odległa, czy już gdzieś temat Igrzysk gdzieś z tyłu głowy się pojawia? Czy my od początku, jak się spotkaliśmy na pierwszym meczu eliminacyjnym, nakreśliliśmy sobie taki cel, żeby najpierw awansować na Mistrzostwa Europy, a później będziemy myśleć dalej. No wiadomo, która drużyna awansuje z grupy jako pierwsza lub z drugiego miejsca, jedzie na Igrzyska i no na pewno fajnie by było tam pojechać, ale myślę, że trzeba twardo stąpać po ziemi i najpierw przygotować się do tych trudnych meczów, które będą przed nami w czerwcu, a później będziemy mogli rozmawiać o Igrzyskach. Mhm. Liderem na boisku jest bez wątpienia kapitan, najlepszy strzelec Dawid Kownacki, a kto jest takim kaowcem, kto zabawia szatnię? Mamy kilku takich zawodników, którzy potrafią rozbawić szatnię, między innymi Tomek Laska z Górnika i Karol Świderski, myślę, że też jest taką osobą, który potrafi rzucić jakimś żarcikiem. Tak jak mówiłem na początku, mamy wiele osób i myślę, że te dwie osoby są głównymi takimi dowodzącymi u nas. A Kamil Grabara, bo to tak naprawdę zaczął chodzić za gębę, to on wszedł w spór z Tomaszem Hajtą na Twitterze i od razu pojawiły się głosy, że byliście motywowani właśnie krytycznymi opiniami tego eksperta. Może nie motywowani, ale wiedzieliśmy, co się o nas pisze, wiedzieliśmy, jakie słuchy dochodzą z zewnątrz, tak, że praktycznie mało kto w nas wierzył, tak, ale tak jak mówiłem, my byliśmy naprawdę bardzo pewni siebie przed tym rewanżem i rozmawialiśmy dużo o tym meczu rewanżowym, że jeżeli wyjdziemy na luzie i pewni swoich umiejętności, to naprawdę możemy zrobić wielką rzecz. No i to nam się udało. Ale trochę tak naprawdę Kamilowi się ulało, więc pewnie mocno przeżywaliście te komentarze Tomka Hajty. Czy mocno? Ciężko powiedzieć, nie. My bardziej obracaliśmy to w śmiech mogło to wyglądać tak, że to nas bardzo bardziej motywowało, ale żebyśmy byli jakoś bardzo zmotywowani tymi słowami, no to raczej nie. Czyli nie czujesz żadnej urazy do eksperta Polsatu? Nie. Dużo jest ekspertów w Polsce i na świecie i każdy ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie i myślę, że trzeba to uszanować. My pokazaliśmy, że jednak możemy coś wielkiego zrobić i to zrobiliśmy. Mhm. Mateusz, a powiedz, jak wygląda twoja sytuacja, bo nie jest tajemnicą po opublikowaniu raportu Adama Nawałki, że byłeś oglądany przez sztab poprzedniego selekcjonera, czy oczywiście na pewno w tej chwili koncentrujesz się na finałach młodzieżowych Mistrzostw Europy, gdzieś z tyłu głowy, jak już ustaliliśmy, są igrzyska, ale czy myśli o pierwszej reprezentacji też gdzieś się pojawiają, no bo jak powiedziałem, byłeś w gronie 69 obserwowanych piłkarzy przed mundialem. Znaczy to są tylko takie... takie... To było na piśmie. No tak, na piśmie, ale to są tylko takie głosy, jeszcze powołania żadnego nie dostałem, które na pewno chciałbym dostać, ale na każdym treningu i w każdym meczu staram się pokazywać swoją wartość i myślę, że ludzie, którzy są odpowiedzialni za powołania, będą wiedzieć, jeśli będzie dla mnie to odpowiedni moment, jeśli będę wystarczająco dobry, to na pewno nie przeoczą tego i po prostu takie powołanie dla mnie wyślą. Mhm. A powiedz, twoja pewność siebie wzrosła i wartość jako piłkarza po tym, jak wróciłeś do Legii? No myślę, że tak. No jeżeli
wraca się po transferze z Górnika do Legii i praktycznie każdy mecz zaczynam w pierwszym składzie, to na pewno ta pewność siebie i zaufanie od trenera rośnie i na pewno czuję się lepszy jako zawodnik i czuję się pewniej na boisku. No w zasadzie od trzech trenerów, bo to był tak, Lafuriciato, Vukovic i Ricardo Sapinto. No można powiedzieć, że od trzech trenerów, więc tym bardziej jeszcze to cieszy. Mhm. A powiedz, czy w momencie, kiedy przychodziłeś tutaj na Łazienkowską, to w ogóle zakładałeś, że możesz mieć najwięcej rozegranych minut spośród wszystkich zawodników po 16 spotkaniach, czy raczej myślałeś, że to będzie bardzo krótki pobyt, bo też mówiło się o twoim transferze zagranicznym? Ja też nie jestem głupim człowiekiem i wiem jaką miałem i mam rywalizację w Legii. Na pewno wracając tutaj nie zakładałem tego, że będę najczęściej wybiegającym zawodnikiem na boisko. I tym bardziej cieszę się z siebie, z moich umiejętności, że mogłem pokazać trenerom, że mogą na mnie zaufać. I pokazałem swoje najlepsze walory. Oni starają się też się mi zaufać i myślę, że oboje możemy być zadowoleni z tego. A ile było prawdy w tych doniesieniach, że jest zainteresowanie ze strony Montpellier? Ja słyszałem o zainteresowaniu, żadnych konkretów nie było i myślę, że to by było na tyle. A co dalej? Jesteś przekonany, że będziesz wypełniał kontrakty w Legii, czy być może korzystając też z promocji, której doświadczyłeś występując w reprezentacji młodzieżowej, ta przygoda z Legią wcale może nie okazać się szczególnie długa? No wiemy, jaka jest piłka, że... I wiemy też, jaka jest sytuacja Legii. Żaden zawodnik nie może być przekonany, że zostanie na długo w klubie, choć nawet ma długi kontrakt. Jeżeli ja mam długi kontrakt i na pewno chciałbym... Kiedy masz kontrakt? Mam do 2023 roku. Jeżeli... chciałbym na pewno jak najlepiej reprezentować barwy tego klubu, a co się okaże w przyszłości, to no to zobaczymy. Nie chcę nic mówić. Na razie wolę się skupić na tym, co jest teraz. Nie jestem takim człowiekiem, który wybiega w przyszłość i planuje jakichś dużych kroków. Wolę krok po kroku działać i skupiać się na tym, co jest teraz. Właściwie jedynym minusem powrotu na Łazienkowską jest to, że przestałeś być bramkostrzelny. W ubiegłym sezonie do ostatniej kolejki ścigałeś się z Michałem Helikiem o tytuł najlepszego snajpera wśród defensorów, a w tej chwili ubogo to wygląda po stronie zysków. No tak, goli jest mało, są dwie asysty, ale no jeszcze mamy trochę kolejek i liga się nie skończyła i ja ciągle na treningach pracuję, staram się doskonalić wszystkie elementy, ale to zostaje właśnie trochę postrzelać, wyczuć piłkę, gdzie może spaść i szlifuję wykończenie, jestem raczej spokojny o tą bramkę, nie napalam się, że muszę w tym najbliższym meczu strzelić bramkę, po prostu jeśli ma przyjść, to ta bramka na pewno przyjdzie i muszę być po prostu cierpliwy. A ja myślałem, że powiesz, że to wynika z zupełnie innej taktyki, że w Zabrzu było jednak więcej swobody, częściej się podłączałeś pod stałe fragmenty i dlatego było więcej sposobności do więcej bramkowych okazji po prostu. W Górniku bardziej bazowaliśmy na stałych fragmentach gry i w Legii tak samo często wchodzę na stałe fragmenty jak w Górniku. To bardziej moje czucie piłki, nie że ktoś źle wrzucił albo coś. Moje ustawienie, moje złe wybicie do piłki, bardziej w tym bym upatrywał tego, że nie strzelam bramek. W ostatnim meczu strzeliśmy po stałym fragmencie gry bramkę, więc
jeśli nie ja, to inni strzelają i to się liczy, że Legia zdobywa bramki i zdobywa punkt. A powiedz, jak taka duża konkurencja, czy wręcz bardzo duża na ciebie wpływa, bo jest przecież i Jędrzejczyk, jest Remi, jest Astis, jest Pazdan, ma kto grać w środku obrony, więc jak czujesz oddech na plecach tych rutyniarzy, to tak się mocniej spinasz, czy początkowo to wcale tak konstruktywnie nie wyglądało? Na pewno na każdym treningu trzeba wychodzić w pełni skupiony i skoncentrowany, bo jeden trening może przeważyć o tym, kto wyjdzie na następny mecz. Wiemy, że każdy chce grać i czuję też po chłopakach, że oni też ciężko trenują i liczą na szansę, ale na początku zostałem ja wytypowany do rozegrania pierwszych spotkań. Zdobyliśmy trochę punktów, trener nie chciał rotować obrońców. Na razie tak zostało i miejmy, że będzie tak dalej. A to ma jakiś wpływ na pewność waszych interwencji, że rotują się bramkarze? Bo z trzema już miałeś okazję współpracować w tym sezonie. Myślę, że na skuteczność naszych interwencji to nie ma. A na komunikację? Każdy bramkarz powinien. I u nas są tacy bramkarze, którzy mają dobrą komunikację i myślę, że na którego by trener nie postawił bramkarza, to z każdym my defensorzy czujemy się dobrze i to jest bardziej trenera decyzja, którego pośle na boisku. A powiedz, wracając jeszcze do wakacji, był taki moment załamania po tych dwóch porażkach tak naprawdę ze Słowakami, z Luksemburczykami. Trzeba było czasu, żeby zespół się podniósł mentalnie, czy trzeba było po prostu Ricardo Sapinto, żeby podnieść zespół fizycznie? Tutaj wiele osób mówi o tym aspekcie fizycznym. No wiadomo, na początku sezonu nie graliśmy najlepiej, ale myślę, że jeszcze jak mnie nie było za trenera Klafuricia, były dobre spotkania i były złe spotkania. Tak samo za trenera Pinto też mamy takie dobre i złe spotkanie. Myślę, że bardziej trzeba się skupić na tym, co jest teraz. Wiadomo, odpadliśmy dosyć szybko z tych eliminacji do Ligi Mistrzów i no, nie powinno nam się to zdarzyć. Przede wszystkim powinniśmy teraz grać w fazie grupowej Ligi, przynajmniej w fazie grupowej Ligi Europy. I na pewno jesteśmy zezłoszczeni na taką okoliczność, jaka się stała, ale teraz naszym celem jest zdobycie Mistrzostwa Polski i znowu zagranie w tych eliminacjach i próbować awansu najpierw do grupy Ligi Mistrzów, a później do grupy Ligi Europy. A może jest coś w tym, że my nie potrafimy grać z takimi bardzo nisko notowanymi przeciwnikami, bo to nie tylko porażka w dwumeczu z Luksemburczykami Legii, ale i dwa remisy młodzieżówki z Wyspami Owczymi. Może, nie wiem, to jakiś aspekt lekceważenia dochodzi? No właśnie ciężko powiedzieć, ale mamy tutaj przykład właśnie, że z tymi teoretycznie słabszymi zespołami... Lekko egzotycznymi z naszego punktu widzenia. Tak, troszkę no nie wychodzą nam te mecze. Ja doświadczyłem i mecze z Luksemburczykami i z Wyspiarzami i no to nie jest miłe, gdzie odpada się z teoretycznie słabszym zespołem, no ale trzeba się po takich porażkach podnieść i skupić na tym, co jest przed tobą. Dzisiaj Legia już jest na takim etapie swojej budowy, jak byście chcieli, czy jednak trochę brakuje do takiego najwyższego pułapu, biorąc pod uwagę potencjał, bo jeżeli sobie przypominam pierwszą połowę ze Śląskiem we Wrocławiu, to się bardzo przyjemnie oglądało, to był naprawdę świetny zespół, jak na polskie warunki. Ale potem bywało już różnie. Brakuje jeszcze chyba stabilizacji właśnie na tym najwyższym pułapie. Tak, też tak myślę, że takiej stabilizacji nam brakuje, bo mimo, że ostatni mecz wygraliśmy, to licząc ostatnie dwa mecze naszej drużyny, no nie wyglądało to zbyt dobrze i na pewno musimy ustabilizować tą formę. Na pewno fajnie, że w ostatnim meczu zdobyliśmy 3 punkty, choć nie graliśmy najlepiej, ale teraz musimy jak najlepiej się przygotować do meczu z Koroną i tam zdobyć 3 punkty, bo
na własnym stadionie nie możemy na pewno tracić głupio punktów. Mhm. Teraz treningi są lżejsze niż zaraz w początkowym okresie pracy Sapinto? Myślę, że cały czas ciężko i intensywnie pracujemy i myślę, że to się nie zmienia. My zawodnicy dobrze się czujemy po takich treningach i wydaje mi się, że to też się przekłada na naszą formę fizyczną w meczach. Ćwiczyłeś pod u jakiegokolwiek innego trenera równie mocno? W Górniku mieliśmy ciężkie treningi, czuliśmy... Czyli Groszak, Sapinto? Może nie szukałbym takich porównań, ale na pewno w Górniku mieliśmy ciężkie treningi i też wyglądaliśmy dobrze pod względem fizycznym. W ogóle Górnik zazwyczaj wygląda pod względem fizycznym dobrze, bo mogą biegać i biegać, ale myślę, że właśnie za trenera Brosza w Górniku też ciężko trenowaliśmy i jestem przyzwyczajony do takich treningów. Mhm. A jesteś zaskoczony tym, że Górnik tak mocno dołuje, brakuje Kądziora, Kurzawy, Wieteski i to jest główne wytłumaczenie, że wyniki są znacznie słabsze niż w poprzednim sezonie? Ja myślę, że tam potrzeba trochę czasu. Przyszli nowi zawodnicy, przede wszystkim młodzi zawodnicy, którzy od razu wszystkiego nie załapią. Ja wiem, przychodząc tam, że na różnych pozycjach są ciężkie założenia, szczególnie u skrzydłowych i myślę, że trzeba czasu, aż to wszystko tam zatrybi i Górnik będzie zdobywał więcej punktów niż dotychczas. Spodziewasz się, że walka o tytuł mistrzowski rozegra się między Lechią, Legią i Jagiellonią, czy Lech pod kierunkiem Adama Nawałki też jeszcze może się włączyć do tej rywalizacji mimo 10 punktów straty? Ja bym patrzył teraz pod tym kątem tabeli, że w tej ósemce jest trochę ścisk i jest mała różnica punktowa i myślę, że żadnej z drużyn na razie nie można wykluczać. Na pewno naszym celem jest zdobycie mistrzostwa i wiemy, że mamy 5 punktów straty do Lechii i na pewno nie możemy już z żadnym rywalem się potknąć. To dobrze, że obecna jesień będzie rozgrywana, będzie toczyła się niemal do Wigilii? Ja nie mam z tym problemu. Myślę, że w tamtym roku też graliśmy tak długo i jeśli pogoda pozwoli, warunki atmosferyczne pozwolą, to myślę, że fajnie będzie grać do tego czasu. Czego życzyć? Tobie? Zdrowia i myślę, że powodzenia. I dobrych sparring partnerów, udanych meczów i dobrego przygotowania do finałów Mistrzostw Europy, bo to będzie najważniejsza impreza kończąca ten sezon. Dziękujemy bardzo.